Pablieton saga o Jarosławusie Kunktatorusie. Część pierwsza. Upadek i Geszeft. Za siedmioma morzami, siedmioma górami, siedmioma rzekami i siedmioma dolinami było sobie smutne państwo, którym władał zły cesarz Jarosławus Kunctatorus. Tenże obleśny władca opanował kraj dzięki przekupstwu, populizmowi, dworskim służbom specjalnym, kłamstwu oraz ludziom, którzy byli pozbawieni skrupułów i zdeprawowani w jeszcze większym stopniu niż on sam. Ciemiężca do współpracy dobrał sobie zatem samych łotrów i rzezimierzków. Ludzi spod ciemnej gwiazdy, którzy sprzedaliby własne matki za garść dukatów. Jego największą bronią nie byli wcale rycerze ale propaganda folwarcznych mediów i forsa z królewskich warsztatów, które hojnie wspomagały władcę i jego czeredę. Kung tak długo rządził, że przestał przejmować się opozycją. A to w królestwie jeszcze była. Choć bezwzględnie gnieciona przez Maćkusa Podsłuchusa i Mariusza Alkoholusa. Jednak tym, kogo Jarosławus cenił najbardziej, był Danielus Brudnopaus. Szef największego, królewskiego warsztatu kropka bezwzględny człek z gminu. Wulgarny, ale jednocześnie sprytny, który zamiast źrenic miał dukaty. Tenże właśnie Brudnopałus wpadł na cudowny pomysł, by opylić część owego warsztatu władcy dalekiego, zamożnego, pustynnego królestwa. Ale opylić tak, by w kieszeniach Danielusa i Jarosławusa zostało tyle, by pierwszemu wystarczyło na luksusowe życie do końca jego dni, a drugiemu na finansowanie królewskiej partii, do końca jej dni. Bo Jarosławus idiotą nie był i wiedział, że jedyne, co może go zawsze chronić, to legion oddanych, a opłacanych, najemników i propagandzistów. Stała się rzecz straszna. Do królestwa wrócił Donaldus, królus Europus i pognał wstrętnego Jarosławusa. I tu bajka mogłaby się skończyć. Ale nie. Jarosławus nie byłby kunktatorusem, gdyby nie miał planu awaryjnego. Wyciąga zatem kasę opustynnego monarchy, którą zdobył dzięki przekrętom Brudnopausa i zaczyna odbudowę swoich mediów. Takich samych dzięki, którym udawało mu się tyle lat rządzić rządzić przy pomocy kłamstwa i nienawiści. Czy Jarosławus wygra? Czy Królus Europus mu na to pozwoli? Czy Brudnopaus trafi do Lochów? O tym wszystkim w kolejnych odcinkach naszej sagi.